ruchu, pokazać się! Do gry! Ej! Ej! Skupmy się! Thank you.
zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, tak mi się wydaje. Jednak przeciwnik jakby topowy w tej lidze, Alpine Star, myślę, że w tym roku będzie mocno bił się o to, żeby zostać mistrzem ligi Wrocław. Znamy przeciwnika bardzo dobrze, bo nawet w tym sezonie graliśmy z nimi kilka sparingów też tutaj, więc jakby wiedzieliśmy, na co chłopaków z Alpine Star stać. Szkoda, emocje do samego końca, dramaturgia, czerwona kartka, żółta kartka, gra dwie minuty w osłabieniu, trochę niewykorzystanych sytuacji, niepełny skład gdzieś tam wpłynął na to, że jakby nie mogliśmy 100% stawić oporu, ale ci chłopcy, którzy byli, na pewno dali z siebie 100% i chwała im za to, że walczyli do ostatniej sekundy. Szkoda, że nie wyrwaliśmy tych punktów liderowi. Nie dopisaliśmy sobie choćby jednego. Liczyliśmy tak naprawdę, że pokonamy przeciwnika. Do każdego meczu tak podchodzimy. No ale cóż, piłka jest okrąga, bramki są dwie i wygrywa ten, kto strzeli więcej bramek. Dzisiaj więcej strzelił Alpine Star i gratuluję chłopakom drużyny Alpine za 3 punktów. Naszym jakby najważniejszym tutaj elementem naszych przygotowań są akademickie mistrzostwa Polski i to miał być element, powiedzmy, przygotowań do tych akademickich mistrzostw polskich. Jak się potem okazało, w wielu niestety sytuacjach kolidowało to, powiedzmy, z życiem studenckim, z powrotami do domów i w wielu meczach niestety ten skład nie był taki, jaki byśmy sobie chcieli. No i tak wyszło, jak wyszło, że jakby pozycja, która w tym momencie jest w tabeli, też jakby nie odzwierciedla, myślę, naszego potencjału, ale no mówię, różne problemy gdzieś tam przy każdym meczu się pojawiały, czy to problemy z bramkarzem, czy ze składem, więc to gdzieś tam wpłynęło. A myślę, że jakieś doświadczenie dla nas też ciekawe. No, spotykamy się z chłopakami, którzy jakby na co dzień gdzieś tam grają w poważnych klubach, trzecich, czwartych ligach i każda jednostka meczowa na pewno jest lepszym treningiem niż jakiś tam trening na sucho, więc to jest jakby taka myśl przewodnia dla nas.